Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony Bąkol, a to jest materiał typu poradnik. Mianowicie chciałbym pokazać wszystkim osobom, które jeszcze nie znają dodatku do Google Chrome o nazwie Steam Inventory Helper, a osoby, które mają problem z sprzedawaniem na rynku Steam pojedynczych sztuk, jakichś skrzyneczek, skinów śmieciowych i innych rzeczy związanych z grami, musicie to mieć. Musicie to mieć, to wam naprawdę ułatwi o niebo korzystanie właśnie ze Steama. Działa to oczywiście na przeglądarkę Google Chrome, instalujecie, jest to całkowicie darmowy dodatek, w opisie filmu będzie oczywiście link. Przechodzimy na stronę Steama. I tutaj generalnie bawimy się w ekwipunek i w ekwipunku, moi drodzy, co możecie robić? Macie dodatkowe takie przyciski, odśwież ekwipunek, co wam odświeża oczywiście na bieżąco, jeżeli coś sprzedaliście, albo na przykład sprzedaj itemy i to jest bardzo ciekawa rzecz. Generalnie po najechaniu na każdy przedmiot w waszym ekwipunku będziecie mieli od razu tutaj sugerowaną cenę. Ten dodatek pokazuje wam aktualną cenę, uśrednioną chyba, albo tą taką najniższą, cenę tego właśnie przedmiotu, który tutaj macie w ekwipunku. Także to jest bardzo fajna sprawa, nie trzeba tutaj się bawić generalnie w odświeżanie tego oto tutaj komunikatu. Dodatkowo możecie sprzedać kilka przedmiotów naraz, co wam bardzo ułatwi sprzedawanie wielu skrzynek. Jeżeli wam na przykład gra już naprawdę ścina, ponieważ macie 140 skrzynek albo nie wiem ile skinów jakichś takich śmieciowych, których chcecie się pozbyć, wystarczy, że klikniecie sprzedaj itemy, a teraz wskażecie na przykład itemy tego samego rodzaju. W ten sposób możecie je sprzedać albo od razu, albo wybrać swoją cenę, za którą chcecie sprzedać. Ja w tym wypadku zrobię szybką sprzedaż za 0,03 euro. No i będziemy czekać, aż te wszystkie przedmioty się sprzedadzą. Chyba się tak stało. Sprzedaj 3 itemy. Ok, sprzedaj 3 itemy. I w tym momencie tutaj widzimy, ile itemów jeszcze zostało do wystawienia. Wystaw wszystkie itemy. Za ile mamy sprzedać? Kupujący zapłaci 0,03 za każdy przedmiot. Zgadzam się. No i co? Wystaw na sprzedaż. Ja otrzymam 0,3. Pyk. Dobra, ja wam to pokazuję tylko i wyłącznie. Widzicie? To jest taka pokazówka. Ja na tym nic nie zarobiłem tak naprawdę, ale wam pokazałem przynajmniej w jaki sposób sprzedawać skrzynie. No i w ten sposób możecie się bawić wszystkim. Itemami, kluczami i tak dalej. Dodatkowo, oprócz samego sprzedawania i sprawdzania cen, możecie, moi drodzy, w prawym górnym rogu waszego Chroma, ja akurat tutaj ekran nie obejmuje tego, możecie rozwinąć tą nakładkę i zobaczyć, jakie aktualnie przyszły do was oferty. No i zobaczcie, tutaj akurat jakiś gościu mi oferuje ofertę. No i ja teraz nie wiem, czy ona się opłaca, czy nie, więc ja nie będę każdego przedmiotu sprawdzał, ile on kosztuje w taki tradycyjny sposób, więc po prostu wystarczy najechać na mój skin, a następnie wystarczy najechać na pozostałe skiny i w ten sposób się dowiemy, ile kosztuje jaki skin. Zobaczcie, na przykład ten skin kosztuje 6,09, ten skin kosztuje 3,19, no i w ten sposób możemy się dowiedzieć oczywiście, jaki skin ile kosztuje. Możemy się w jakiś sposób zastanowić, czy to nam się opłaca, czy też nie. W tej nakładce możemy oczywiście tutaj włączyć też wiadomości typu powiadomienia, kiedy przychodzi do nas nowy trade. Możemy zobaczyć też, czy ten trade się opłaca, ponieważ ktoś mi tutaj wysłał, jakaś skrzynka przyszła do mnie, patrzymy, ile kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Możemy ją zaakceptować bądź też nie. No a w tym wypadku sobie zaakceptujemy. No i co mogę powiedzieć? No, nakładka bardzo fajna, bardzo prosta. Mam nadzieję, że wam pomogłem tym materiałem, gdyż ta nakładka jest warta uwagi. Sprzedawajcie wasze przedmioty na Steam, zarabiajcie dużo pieniędzy, róbcie to rozważnie, żebyście przypadkiem swojej AWP-y nie sprzedali, powiedzmy, za kurde 4 euro zamiast 46 euro albo jakiegoś waszego noża. Także to tyle z mojej strony. Jeżeli wam się podobał ten poradnik, materiał i po prostu wam się przyda ten dodatek, to dajcie łapkę. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć!